any means necessary. Raise the alarm. Call the reserves. I hear Magnus is pissed. He's calling down all units. Between you and me, I'm glad I'm on construction detail. Hej, cześć, mano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Schengen 2. Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek na tym levelu fabularnym. Jest to ostatni odcinek fabularny na tym poziomie trudności. Co? Strzelka na przykład. Nie ma innych tych. Co chciałem... że jest to ostatni level fabularny. Nie. No, ostatni level na normalu. Jezu. Wysłowiłem się w końcu. Puh! Zobaczmy, czy uda mi się go przejść bez zgonu. Ten uśmieszek! Piękny. Nowa ciężka błoń, jak... O, proszę, proszę, grasz, miło. Nowa ciężka broń. Sledgehammer, czekaj, sledge... Młot burzący, coś takiego? Damage? Nie taki zły. Oczywiście bardzo wolny, największe odrzucenie. Przedaje solidne puncze, ale powoli. Okej, plus 25% damage do dużych wrogów i plus 50% damage do silnie, do tych, do wrogów osłoniętych tarczą. Pięknie! Ale czuć siłę tego uderzenia! No ej! Nie ma tak! Co chcesz? Gadaj. Tak. Dobrze! Leżeć! Gleba! Gleba! Nie ma tarczy! Ej! Kontra! To orzeź ty! Ja ci! Zaraz! Ty! Jest nóż! Noże jeszcze nie mieliśmy. A dobra, atakujemy jak młot. W tym mniejszym sensie. Jak miło z twojej strony, że mi zostawiłeś co nieco. A to jest do zniszczenia, dobra. No. Pum. Strzeli. No, you bloody moron! Kurde, co mi z tego życia przyszło? O nie! Tak czułem! Tak coś czułem! I co? I tak się dałem zrobić. Boom. Who the hell is that? Po co próbujesz? Powiedz mi, po co Piękne! Jakie to było cudowne! Jakie cudowne! Sama zrobiła Pikoła prosto do tego, nie wierzę! Myślałem, że tylko ja takie akcje potrafię od Jani pamić, ale ewidentnie nie. Jakie piękne! Jakie piękne! Jakie cudowne! Przecudne! Oj! Płonę. Elo, gleba!
Gleba mówię! Bum! Jezus, odrzuciło mnie, kurde, i nie zauważyłem, że... Coś gapiłem się nie na tą postać, co powinienem. No, chodź. Cyk, kontra. Kurde, mać, no, oj! Ajajajajajajajaj. Dobra, muszę zejść trochę niżej. W sumie teraz tego leczenia nie potrzebuję, ale pewnie jak przejdę dalej, no to już się to... No, nie ma szans, nie byłbym w stanie się wyrzucić. Jak to chybiło? Kurde, zaś się gapię, nie tam, gdzie powinienem. Ej, by unik! Serio, grubasie? No! No jak?! No jak się pytam?! What the flaming heck was that? Dobra, browar na szczęście. Let's go. Akurat nie to się miało stać, ale już trudno. Trzeba. Ciekawe wombo combo, nie powiem. No, ale skam! Nie mam praktycznie w ogóle życia. No! Nie mam praktycznie to, że wskoczę w granat. To będzie tak. To bardzo inteligentne z mojej strony. Boże. Ja też się umiem wkopać czasami. To musi być bolesne. Debil! Idealnie se wlazł. Znaczy se mi wlazł pod to właściwie. Aha, werunik. Dobra, zabić tego małego w pierwszej kolejności. Nie tego miałem na myśli. Gdzie unik? I zdychaj! Ty zaraz z nim! Wróć zaraz, razem! Bum! Jak milusio. Kurde, myślałem, że na górze jest sekret, no ale niestety. Boże, kolejny taki... Are you fucking kidding me? I co? Czemu znowu od tego miejsca? Ha ha ha!
No tak, gra, która nie respektuje uników. Żyje? Jeszcze żyje. Wiem akurat bardziej o sobie niż o tym grubasie. Ale okej, okay, jeden... Jeden już padł, a ja jeszcze żyję. Na szczęście moje. Bo raczej mi się nie uda zbytnio dożyć, jak się... Nie. Okej, okay, to było dziwne. Jak się nie ogarnę. Hono i zdychaj. Dobra, tu jest bezpiecznie w miarę. Na dół nie zejdę. Chociaż może jednak zejdę. To pytanie, gdzie mam iść tak naprawdę? Czy na dół, czy na górę? A, dobra, odpowiedziałem słuszne pytanie. W dole jest sekret. Finalnie nie znalazłem sobie o tym doktorku niczego, bo nie miałem czasu zsiąść do szczęka. Za bardzo się wciągnąłem w Hogwarts Legacy i potem w ogarkę na nagrywki. Oj, pięknie, to jeszcze dodatkowe leczonko. Dziękuję. Oczywiście, że nie może być za łatwo. Dobra, to zostańcie, ja tutaj się zajmę kolegą najpierw, bo mi dość irytuje. Super, jak nie gościu. Kongrat. Opisałeś się perfekcyjnie swoją własną głupotą, strażniku. Tutaj, tutaj, tutaj. Bierzemy pałę i otwieramy to. Rocket Specs. Rocket Specs, czyli specjaliści od rakiet? Coś takiego? Ciekawe, co takiego Magnus tutaj buduje. Bo szczerze wątpię, że same rakiety. Aha, okej, okay, to jest dziwne. Czemu jak ja stoję, czy to się nie zatrzyma nad tymi piłami? Seriously? No nie, poważnie, jeszcze nie zdążył chwycić. Teraz no mam mało życia. Na górze leczonko. Ten tu chyba się zaciął, bo nie bardzo mnie chciał atakować. Ale to nie tak źle. Dla mnie. Dla niego jak najbardziej. Okej, już wiadomo, co się stanie. Ja tam zejdę, też się tego obudzi, czy będzie się chciał mi ciąć. Dobra, lećmy dalej. Nie ma co się oszczędzać. Ja chcę dożyć typów, nie? Jak już nabijać, to tak, żeby jednocześnie bić i typa, i sobie drogę ucieczki. Bang. Dziękować. A, okej. Okay. Myślałem, że musiał go tak rozwalić, ale gościu rozwalił się sam. Kolejny debil, no nie wiara.
Okej, tu idę górą do tamtego. No tak nie doskoczy, nie ma szans. Dobra, uwolnimy tego. To jest który? 24. Prawie połowa, jeśli chodzi o kolejne trofeum. Zawsze trochę punktów, nie? Ciekaw jestem, czy jest za któreś trofeum jakieś na przykład takie, żeby automatycznie te... złoto się zbierało, bo to na bank jest złoto. No, ładnie. Ładnie się dali wyciąć. Dobra, muszę cały czas pamiętać o tym, że jak zaatakuję, kiedy mam nad głową czerwone, a potem użyję je, potem go chwycę, to mogę go dalej, mogę go cały czas skontrować wtedy. O Boże, serio! No nie! Ale skam! Okej, to poszło nawet lepiej niż za poprzednim razem. W sensie nie tak widowiskowo jak za poprzednim razem, ale... o wiele fajniej. Dobra, tego olewamy. Lecimy dalej. Jakiego backflipa zrobił, widzieliście to? Shank, weź mnie naucz tego. Sekretny bunkier Magnusa. No Jesus! Bum! Pyk. Trochę browara na leczenie i jedziemy dalej. O, Grenados. Na pewno chcecie podchodzić bliżej, koledzy. Ja bym to sobie odpuścił na waszym miejscu. No, niestety nie mogę się pobawić wieżyczką. Szkoda. Dobra, przegrzewa się. Odciągnijmy ich. Zacięło się. Sporo was tu, ale dla mnie to akurat dobrze. Oj! Aż kurde! Zajebiste rakiety. Serio samonaprowadzające? O, okej. To warto wiedzieć, że mogę zrobić w taki sposób. No! Kongrats! To mi się udało. Dobra, jeszcze raz od tego miejsca. Akurat na plus, bo sobie będę mógł nafarmić troszeczkę do trofeum, żeby stówkę z wieżyczką zabić. Dana miejscówka do takiej akcji. Bo idioci sami podchodzą pod te działo.
Gramy dalej. Poważnie, musiał za akurat gruby przyjść, no. Żyjcie ołów! Jak już urok CKM-u. Ok, jeszcze 25. Ok, wyrzutnia w gotowości. No i tęsknię powoli za takimi strzałami, za taką bronią z jedynki. Bierzecie sobie minigana i YOLO, po prostu walicie ile dusza zapragnie. Jak możecie z niego korzystać. Najpierw grubego, a potem resztę. Kietnica już przygotowana. To jest takie fajne, no, taktyczne, bo muszę jednocześnie strzelać, nie mogę przegrzać tej broni i jednocześnie muszę starać się niszczyć te pociski, zanim trafią mnie. Ale muszę też jednocześnie nie walczyć ciągle z tymi frajerami na dole. Dobra, już na ukończeniu. Pięknie. I oto szło przez calusieńki czas. Czemu mamy też ognia? Ma, poproszę. 15, ale 15. O, okej, okay, na górze jest wywiad. Ale na 15. Tak, 15 strzałów. No you bloody! Jak on nie trafił, hm? Keep burning! O, okej, to ładne akurat było, że skończyła się amunicja, to po prostu rzucił bronią w typów. Obviously. Dziękować. No, podejdź, cwaniaku, podejdź. Ja tak mogę cały dzień. Oczywiście. Really? No ani chwili spokoju, no. Okej.
wykorzystać głupotę przeciwnika przeciw niemu. Główna zasada walki. Jakiejkolwiek. Dobra, jak się będzie tarcza spisywała, bo jestem aż ciekaw. Przytrzymaj trigger, aby blokować. Nice. Dobra, nie, bo tam dalej mu idę, a tutaj jak się cofnę na górze, to będzie... Ej, tarcza jest zajebista. Ciekawe, ile ma wytrzymałości. Bo jeśli nie ma żadnej, w sensie ma, wiecie, 100% wytrzymałość, to z wielką chęcią z nią tak zostanę. Ooo! Info o samym Magnusie. Proszę, proszę. No. Ojej, czyżbyś nie mogła mi nic zrobić? Jakże mi nie przykro z tego powodu. Okej, to było dziwne. Ja w sumie dobra, może jeszcze na jakiegoś tarczownika natrafię. A no tak wspomniałem przecież, że muszę iść w dół, a nie... O ty dziadu. Płoń! Pożoga waszych progów. Niestety bądź nie, nie jest to pożoga szatańska. Nieważne jak bardzo bym chciał takową rozpętać. Żegnam. No i co teraz? No, ja tak myślałem, że może Magnus, ale nie. Oj, gorzej! O, dobrze, wytrąciłem tarczę. I nie tylko! Holy moly! Okej, takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem. Ej, no idźcie wy mi stąd! I ukręcony kark. Przewaga terenu dla mnie. O dziwo, bo to nie jest moja baza. Tylko ich. Dobra, na to niestety tarcza mi nie pomoże. No Boże święty, durny minigany. Ej no, zaraz mi się HP skończy. O. Mówisz i masz. Nie, zostań tu. No psz. Super. Naprawdę, zajebiście to wyszło. Także poleciałem w jedną stronę, działem się na drugie dział, poleciałem w drugą stronę i zginąłem. Zajebiście. Przynajmniej jeden granat wrócił. O, kolejna postać odblokowana. Miło. Pójdziemy z nożem. Ładnie. Dobra, tu się trochę nie popisałem.
Dobra, po kilku takich seriach zostanie zniszczone działo. Warto wiedzieć. No wreszcie! Boże, ile można! Czy ja właśnie doskoczyłem do niej i jednocześnie ją ten? I zrobiłem jej kontrę? Tak to wyglądało trochę. Naprawdę tak uważasz, że mnie masz? Jak on mnie złapał w powietrzu? Chciałem wrócić się jeszcze po tamtą. Bo... O, może jednak się jeszcze wrócę. Garym. Dobra. Oh, you bloody piece of crap. Okej, okay, troszeczkę ro... Ooooo, jest! Final boss! Pewnie po... Yeah! Magnus, finałowe starcie! Ha! A ty właśnie, dla testu, mogę, czy mogę zablokować jego ciosy? Chyba mogę. No dawaj. Tak, mogę, ale dobra, tarcza jednak ma swoją wytrzymałość. Co jest? CO JEST?! Co to za broń?! Ja ją chcę! Dałem mi tę broń! A kurde, mogła być kontra. I co? Było, było doskakiwać, koleś? O, no chyba se jaja robisz! O jasne, jeszcze bomby rozrzucaj, czemu nie? Oj, zaboli, zaboli, zaboli. O, nie zabolało aż tak, jak sądziłem, że zaboli. Dobra, chędożyć jego. Tamto sobie rzucaj te bombeczki, mi tam to nie przeszkadza. No właśnie, najpierw muszę zniszczyć mu te działka. Bo one będą uciążliwe. Choć jestem prawie pewien, że na pewno jest osiągnięcie, żeby nie zniszczyć tych dział. Ale ja tam... Ja tam sobie wolę go pokonać. Bez dodatkowego unikania jeszcze tych durnych działek. Jest? Dobrze! Hell yeah! Oj, 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 oj! Jak się odpalił! Boom! Boom! Naucz się strzelać, gościu. Znaczy strzelać, Jezus. To nie Cezar, to Cezar. Debil! To jest! O! Fuck you! Co to? Nawet nie mrugnął! Come on! What the hell? Jaką mu przez... klatę! Wsadził ten! No jak?
Elena żyje! Ej, świetny koniec! The story ends. 11 śmierci. Trochę szkoda. No, powoli jakoś to idzie. I dobra, są napisy, ale napisów jeszcze nie oglądamy. Bo napisy obejrzymy dopiero na samiusieńki koniec gry. Czyli po ukończeniu gry na hardzie. Ale do tego jeszcze troszkę czasu minie. Ja sobie jeszcze bym sprawdził tych odblokowanych ziomków. Tutaj, patrzcie. Classic Shank. On ma więcej damage'a na zwykłych ciosach. Mniejszy damage do tego, co podnosi. I większy damage, jak złapie. W sensie, wiecie, jak złapie i nie wiem, na przykład i zaczyna ciąć albo użyje broni tej, którą trzyma, więc jak złapie i użyjecie broni, której trzymacie, to tak troszeczkę się równoważy ten plus z minusem. O, Katz. Co ona ma? Wszystkie przedmioty kosztują 25% więcej. Okej. Okay. Plus 15% do zdrowia, procent, plus 25% obrażeń tego, co podnosi i plus 20% do łapanej. Okej, okay, ona jest jak Corina. Ma miecz i kosę oraz rewolwer i Uzi. Obrońca. O 50% szybciej rozbraja bomby, 25% zniżki na bronie w sklepie, na wieżyczki, ale ma minus 50% do obrażeń dystansowych i minus 25% do obrażeń na mele. Sunshine. Tak samo jak Corina. Ma atak. A ten pewnie jak Shank, co nie? Tak jest. Dobra, i ta ma co? Plus 50% do ataków w zwarciu, plus 15% do ciężkich ataków, plus 25% do łapanki. Nie, Boże, nie do łapanki, co ja gadam. To co już powiedziałem kilka razy. Złapie i yellow, ale minus 30% zdrowia i minus 25% do obrażeń dystansowych. A ten? Rex. Ciężkie obrażenia i obrażenia dystansowe o 10% zmniejszone, obrażenia w zwarciu o 10% zwiększone, obrażenia chwytu o 50%. Okej, okay, takie same bronie jak Shang ma. Spoko. No a Cezary już wam pokazywałem. Kurde, myślę, czy by nie zaprosić ziomeczka do przejścia sobie chociaż jednego takiego levela i pokazać wam, jak próbujemy go przejść. Albo może na niego przyjdziemy, kto wie. Może takie duo Shang-Corina? Maybe. Bo by nawet fajnie to zobaczyć, co nie? A może, albo Shang Falcon. Kto wie. Dobra, na razie z tego wychodzę. Oraz kończę ten odcinek. Tak więc, czekaj, nie, jeszcze nie. Kończę odcinek, ale zakończę go przeczytaniem tych plików wywiadowczych. Okej, dobra, to sobie nie poczytam. To jest co? Schemat rakiety. Tu jest cały... To jest to świat. Chyba cele. No i Magnus w tej swojej pozie, którą zaprezentował, jak zerwał z siebie zerwał sobie ten swój garniturek. I proszę, Magnus. Jakiś medal. Chyba zdjęcie albo wycinek starej mapy. Miejscówki, w której byliśmy. Jego zdjątko. Zobacz, czy to jest to samo, czy to jest podobnie? Nie, okej, czyli każda taka postać ma coś swojego tutaj. Jakieś takie zdjątko albo coś charakterystycznego do danej postaci. Magnus de Leon. Urodzony 20 marca 1950 roku. Przynależność milicja. Mistrz świata. W boksie. Ale w boksie na gołe pięści. Dołączył do Narodowej Armii w wieku 14 lat.
stał się generałem w wieku 31 lat. Służył prezydentowi Santos jako osobisty doradca wojenny, zanim dopóki ten prezydent nie został zabity w zeszłym roku. Wrzesień 1988, czyli teraz mamy rok 1989. Czyli Magnus ma 39 lat w momencie śmierci. Przywódca milicji i self-proclaimed samozwańczy prezydent. Nie, to chyba nie. Nie to. No po prostu, jak tamten prezydent zginął, to oto Magnus się ogłosił prezydentem. Magnus cierpi na chorobę serca, jego stan się pogarsza. No, aktualnie nie ma się co pogarszać, bo Magnus nie żyje. Tak więc, cóż, zostały mi tylko dwa jeszcze do znalezienia w misji siódmej, ale to może uda się na hardzie znaleźć, może nie będę musiał jeszcze raz na tym przechodzić na normalu. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Shenk 2, ale tym razem na hardzie. Do usłyszenia. Cześć.